witam w kolejnym odcinku historii w Muzeum Pancernym w Kłaninie. A tutaj jedna z ciekawszych historii, czyli historia transporterów bojowych piechoty. SDKFZ 251, bo tak nazywa się ten pojazd, to właściwie pierwszy szeroko produkowany transporter bojowy piechoty, który miał dowieść na pole walki piechurów nietkniętych, czyli osłoniętych pancerzem i chronionych przed pociskami broni ręcznej wroga. SDKFZ 251 wyprodukowany przez, a właściwie zaprojektowany przez zakłady Hanomaga, no i oczywiście też przez te zakłady produkowany, już w 1939 roku był gotowy do produkcji seryjnej. Nie ujrzał kampanii wrześniowej, nie został jeszcze użyty bojowo w roku 1939, ale już w 1940 we Francji na szerszą skalę te transportery zaczęły się pojawiać. SDKFZ 251 jest pojazdem przełomowym, gdyż to on wprowadził definicję bojowego wozu piechoty, to on jako pierwszy podążał z piechotą za dywizjami pancernymi, czyli stał się głównym nośnikiem piechoty w momencie rozpoczęcia Blitzkriegu. Na czym to polegało? Dlaczego Niemcy zaprojektowali taki akurat pojazd, a nie inny? Zdecydowano się na produkcję transporterów, gdyż niemieccy planiści, taktycy mieli świadomość tego, że bardzo szybkie dywizje pancerne wyposażone jedynie w czołgi w momencie szybkiego uderzenia i wbicia klinu w formację wroga staną się niemalże bezbronne bez osłony piechoty. Tak więc trzeba było skonstruować coś takiego, co mogło tę piechotę bardzo szybko dowieść. Oczywiście mogły do tego celu nadać się ciężarówki, ale pamiętajmy, że w przypadku Blitzkriegu mamy do czynienia z wieloma jeszcze oddziałami pozostającymi na tyłach, bądź też w okolicy tych czołgów. W momencie, gdy wbija się klin, część oddziału zostaje rozbita, ale część tych oddziałów cały czas pozostaje na skrzydłach dywizji pancernych. Tak więc zdecydowano o budowie pojazdu, który zapewniłby ochronę piechocie, która w szybki sposób mogła być dostarczona za czołgami. No i powstaje SDKFZ 251, zaprojektowany przez zakłady Hanomaga, dokładnie jako HKL-6P, czyli opancerzony pojazd lądowy. Ten pojazd zaprojektowany oczywiście jeszcze w latach 30. stał się jednym z najbardziej uniwersalnych, a jednocześnie najliczniej produkowanych bojowych wozów piechoty państw osi. Jednocześnie transporter SDKFZ 251 powstał w 22 różnych odmianach, tak więc pełnił praktycznie wszystkie funkcje na froncie. Od transportera piechoty, przez osłonę przeciwlotniczą, wozy dowodzenia, ambulanse, miotacze ognia, działa przeciwpancerne, działa wsparcia piechoty, a nawet reflektor. Reflektor podczerwieni dla jednostek wyposażonych w urządzenia noktowizyjne. To taka ciekawostka. Oczywiście tych pojazdów powstało bardzo niewiele, ale tak jak powiedziałem, odmian i wersji SDKFZ 251 jest naprawdę wiele. Jednocześnie pojazd na tyle uniwersalny i na tyle prosty w produkcji, że udało się ich wyprodukować niemalże 15 tysięcy sztuk. Przy czym lwią część produkcji stanowiły pojazdy z końcowego okresu wojny, wyprodukowane po lipcu 1943 roku, czyli dokładnie modele Ausführung D. Ten egzemplarz, z którym mamy tutaj do czynienia, to SDKFZ 251 Ausführung C, wyprodukowany w ponad 3000 sztuk. W latach 1941-1943 stał się symbolem niemieckiego ataku na Związek Radziecki. Dokładnie takie transportery użytkowane były w ataku na Stalingrad, jak również w Afryce Północnej. Bardzo często te transportery mylone są też z ich czeskimi modyfikacjami powojennymi OT-810, a to ze względu na kształt pancerza, ponieważ SDKFZ 251 Ausführung C posiadał charakterystyczne kształty, a właściwie kąty tylnej części nadbudowy, które zostały niemalże skopiowane, a właściwie sklonowane w OT-810. Ausführung D miał już cały tył już pod jednorodnym kątem, nie było jakby tego zaostrzenia. W każdym razie, wracając do tego pojazdu, SDKFZ 251 Ausführung C, który znajduje się w Muzeum Pancernym w Kłaninie, ma bardzo ciekawą historię, ponieważ został zakupiony jeszcze w latach 80. przez pewnego niemieckiego kolekcjonera i prawdopodobnie mógł pochodzić z Rosji. Z tego, co słyszałem,
to miał brać udział w operacji Fallblau, czyli ataku na Stalingrad. Jednocześnie później, już w późniejszych latach, został odkupiony przeze mnie, w całości odnowiony i w tej chwili możemy go podziwiać w naszym muzeum już w pełni sprawnego, jeżdżącego. Oczywiście nosi on, powiedział, dość poważne ślady użytkowania, ponieważ użytkowany jest przez nas już od wielu, wielu lat podczas różnorakich imprez, między innymi rekonstrukcji historycznych czy wydarzeń filmowych. STKZ251 Ausführung C był jeszcze dość skomplikowanym pojazdem w produkcji. Posiada szereg rzeczy, które później zostały zmodyfikowane i uproszczone, tak więc ten pojazd posiada boczne wizjery, posiada już oczywiście 8-milimetrowy pancerz, który zapewnia doskonałą ochronę przed całą bronią ręczną piechoty tamtego czasu, tak więc karabin chociażby Mosin czy Lee Enfield nie był w stanie przebić pancerza tego pojazdu. Trzeba było użyć już działka przeciwpancernego, bądź też karabinów przeciwpancernych, żeby taki pancerz przestrzelić. Jednocześnie SDKFZ-251, stając się tym najliczniej produkowanym pojazdem Wehrmachtu, tak jak powiedziałem, mógł być używany w wielu różnych wersjach i jednocześnie użytkowany był przez wszystkie niemieckie dywizje pancerne, jak również bardzo wiele dywizji piechoty, tak więc w wiele miejsc ten transporter trafił. No i nieodłącznie kojarzy się praktycznie z każdą formacją niemiecką pancerną okresu II wojny światowej, tak więc tego pojazdu nie mogło w naszym muzeum zabraknąć. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek historii w Muzeum Pancernym w Kłaninie w kolejny poniedziałek.